przygotowania do sezonu, do czeskiego sezonu dla pana i pańskiej drużyny? No, okres przygotowawczy zimowy to zawsze trudny okres dla sztabu szkoleniowego, dla samych piłkarzy. Okres trudnej, ciężkiej pracy. Jednakże bardzo zadowolony jestem z tej pracy, jaką wykonaliśmy w tym okresie zimowym. Myślę, że wyciągnęliśmy sporo pozytywnych wniosków z błędów, jakie popełniliśmy w okresie pracy w rundzie jesiennej. Dużo pracy, dużo roboty, ale dużo solidnej roboty w wykonaniu moich piłkarzy, najważniejsze w zdrowiu. I myślę, że optymalnie przystąpiliśmy do pierwszego meczu. A kto ubył, kto przybył? Jest kilka zmian w zespole. Ubyli zawodnicy Janek Kimiałek i Dominik Trojanowski do Energii Kozienice, Andrzej Truchan do Olimpii Zamrów, Bartek Woźniak do Granatu Skarżysko-Kamienna oraz Mateusz Dyl, młody zawodnik juniorów, został wypożyczony do Broni Radom. Jest oczywiście kilka wzmocnień, myślę, że bardzo solidnych wzmocnień, co pokazał już pierwszy mecz. Jest z nami Michał Janik, zawodnik notabene naszego pierwszego rywala rundy wiosennej Mszczonowianki Mszczonów. Jest z nami również Damian Czeski, napastnik, który przybył do nas z Błonianki Błonie. Jest Adrian Grudzień, który przybył do nas z Broni Radom. I dołączył do nas również młody perspektywiczny zawodnik junior z Delty Warszawa, Kasper Mazurkiewicz. I powiem tu jeszcze, że myślę, że też jakby duże wzmocnienie też dla nas, bo troszeczkę inną rolę też dostał od początku przygotowawczego Dawid Sala, który oprócz tego, że jest czynnym zawodnikiem, jednakże większą rolę odgrywa teraz jako drugi trener, jako mój asystent i myślę, że to też dodało dużej jakości w naszej szeroko rozumianej pracy szkoleniowej z pierwszą drużyną. Wrócimy do składu dwóch podstawowych zawodników. Myślę tu o Nogaju i o Wiciku. No tak, w porównaniu do rundy jesiennej odpukać to zdrowie na razie wszystkim dopisuje. To nie tylko Przemek Nogaj, to nie tylko Przemek Wicik. Z kontuzjami borykało się kilku zawodników w rundzie jesiennej. Również Patryk Czarnota nie zagrał w kilku spotkaniach. Damian Machajek również miał problemy zdrowotne. Tutaj, jak było wspomniane, również Przemek Wicik, Przemek Nogaj. Tych kontuzji mieliśmy sporo, przez to nie mogliśmy zostawić optymalnego ustawienia w rundzie jesiennej. Teraz mamy nadzieję, że to zdrowie rzeczywiście już będzie dopisywało zawodnikom. I dzięki temu ta szeroka kadra pozwoli nam optymalnie układać każde zestawienie do każdego meczu. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej, pierwszy bardzo trudny przeciwnik Mszczonowianka Mszczonów. Jak pan oceni ten mecz? No bardzo trudny przeciwnik. Bardzo trudny przeciwnik, biorąc pod uwagę to, co ten zespół zaprezentował w rundzie jesiennej. Myślę, że to była duża niespodzianka na plus tej rundy jesiennej, tego sezonu. Grali świetnie. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo trudny zespół, ale też byliśmy świadomi tego, to co powiedziałem na początku. Byliśmy świadomi pracy, jaką wykonaliśmy w tym zimowym okresie przygotowawczym. Wszystko ukierunkowaliśmy na to, żeby rzeczywiście korygować błędy, które popełnialiśmy w rundzie jesiennej. Wyciągnęliśmy dużo wniosków do naszej pracy i myślę, że efekty tego było widać w tym pierwszym meczu. Trudny rywal, trudny mecz. Jednakże tak jak myślę, że ten mecz pokazał, byliśmy tym zespołem w tym meczu zespołem bardziej skutecznym, bardziej wyrazistym, zdeterminowanym na zwycięstwo. No i myślę, że zasłużenie wygraliśmy 2-0. Ważne trzy punkty kosztowały dużo zdrowia, zaangażowania chłopaków na ciężkim terenie w Drzewicy. Tak, dokładnie tak. Ale gratulowałem chłopakom tuż po meczu, bo to rzeczywiście to zaangażowanie, ta świadomość tego przede wszystkim, bo to jest dla mnie najważniejsze. Wszyscy zawodnicy nasi byli świadomi tego, w jakim miejscu się znajdujemy i o co walczymy. I ta świadomość połączona z determinacją, z zaangażowaniem i z mądrością dużą spowodowała, że mogliśmy cieszyć się z trzech punktów, zasłużonych trzech punktów, bo uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Teren Drzewicy okazał się terenem skutecznym dla nas i szczęśliwym dla nas. Po raz pierwszy tam graliśmy i mogliśmy się tutaj korzystać z gościnności działaczy i kibiców Gerlacha Drzewica. Cieszę się, że od razu zapunktowaliśmy w komplecie. Z trzech punktów duże zainteresowanie kibiców. Było mnóstwo kibiców od nas, było mnóstwo kibiców miejscowych. Cieszy taka też frekwencja tych kibiców, łatwiej się gra, lepiej się gra i z tego się bardzo cieszymy, że przede wszystkim to miejsce okazało się dla nas bardzo szczęśliwe już w pierwszym meczu rundy wiosennej. Mamy nadzieję, że w kolejnych. Wyciągnęliśmy wnioski
staramy się je wyciągać na bieżąco, wdrażać do naszej codziennej pracy i mamy nadzieję, że w kolejnych meczach też to będzie widoczne. Ten mecz jest dużym takim, tak jak powiedziałem, patrzymy przez ten mecz, przez pryzmat tego meczu z dużym optymizmem na kolejne, bo moi zawodnicy wykonali naprawdę kawał solidnej pracy, kawał solidnej roboty w tym meczu. Opłacało się, uwierzyli też, dostaliśmy troszeczkę takiego tlenu na kolejne mecze, bo mam wrażenie, że troszeczkę zapomnieliśmy, jak się wygrywa troszeczkę już w tej rundzie jesiennej. Dawno nie punktowaliśmy w komplecie, a tutaj od razu z pierwszym meczem w rundzie wiosennej wykonaliśmy to zadanie, więc to jest naprawdę dobry prognostyk na kolejne spotkania. 3 punkty to jest taki chyba oddech dla Pana na początek. No zdecydowanie. Zdecydowanie od samego początku byliśmy świadomi tego, że musimy być przygotowani właśnie już z pierwszym meczem, biorąc pod uwagę to, jaki mamy kalendarz. Za chwilę idziemy do Mińska Mazowieckiego, za chwilę przyjmujemy Hutnik Warszawa właśnie w Drzewicy. To ten mecz z Mszczonowianką miał dużą wagę i nie ukrywaliśmy w szatni, że celujemy tylko w 3 punkty. Więc bardzo się cieszymy, że zapaliśmy ten tlen i możemy spokojnie pracować w kolejnym mikrocyklu, przygotowując się do meczu z Mińskiem Mazowieckim. Dziękuję. Bardzo dziękuję.